Hej, witam was ponownie w kolejnym odcinku z serii News. Tym razem mam dla was materiał o pytaniach i odpowiedziach deweloperów gry World of Tanks, m.in. Antona Pankowa, który ostatnio wypowiadał się w temacie polskiego drzewka. Pojawiły się odpowiedzi na temat artylerii, na temat fałki 7201K, czyli co dostaną gracze, którzy już mają ten czołg za kampanię, także zobaczmy, co dzisiaj dowiemy się ciekawego z tych pytań i odpowiedzi. Pierwsza sprawa. Możesz wyjaśnić sprawę z fałką 7201K. Czy dobrze rozumiemy, że będą dwa pojazdy, ten z kampanii oraz normalny w drzewku? Jeżeli tak, to czy będą miały takie same parametry, czy jakieś różnice będą widoczne? Taki krok byłby lekko nie fair w stosunku do graczy, którzy wygrali je w kampaniach. Czołg nie był nawet jeszcze testowany pod względem bycia w drzewku badawczym, tak więc na razie nie ma tematu, nie ma potrzeby nakręcać się bez potrzeby. Zapamiętajcie to pytanie, które jeszcze raz będzie w tej części pytań, ale już z nieco inną odpowiedzią, także to będzie ciekawa sprawa. Druga rzecz. Obecnie najgorszą misją osobistą jest misja na czołgi lekkie, gdzie za zadanie gracz ma wykrycie 3 dział samobieżnych i zadanie im uszkodzeń. Jest to dosyć trudne, zwłaszcza, że zwiadowca musi być w ruchu. Dodatkowo ostatnio rzadko trafia się losowania, gdzie liczba artylerii wynosi więcej niż 2. Zmieni się to po dodaniu reguły do matchmakera o ilości artyleriach max 3. Także jeśli będą 3 arty, to tej misji po prostu już nie będzie. I dobrze, bo faktycznie była ona sporym problemem dla graczy. Jakie są plany dla czołgów tieru 1, 2 i 3? Co dalej z tak zwanymi fail plutonami? Po cholerę dodajecie prezenty w postaci niskotierowych pojazdów. Po co one graczom do jeżdżenia sobie po 4 mapach? W planach jest specjalny samouczek dla tierów 1-3, by wprowadzić nowych graczy w arkany gry. Fail plutony są zmorą gry i jesteśmy tego świadomi. Co do map dla niskich tierów, też mamy pewne pomysły na to. No ja uważam akurat, że te bitewki na niższych tierach są całkiem przyjemne i na pewno wielu graczy lubi się tam pobawić, aby rozluźnić się po męczarniach, na dychach, jak dostaniemy one shot od arty, także ja uważam, że te tiery są potrzebne i wynika z tego wiele dobrego, także taka jest moja opinia na ten temat. A takie prezenciki zawsze są przyjemne, bo jeśli ktoś gra na tych tierach, to je ma, a jak ich nie ma, nie potrzebuje, no to sprzedaje je i dostaje kredyty, więc też przyjemna sprawa. Lepsze to niż materiały eksploatacyjne, które kosztują na przykład grosze albo mało co dają, prawda? Ostatnio 6 graczy w mojej drużynie było AFK. 6 botów, do tego dostają jeszcze za to doświadczenie za bitwę. Musisz najpierw rozdzielić, kto jest faktycznym botem AFK, a kogo po prostu nie wczytało do gry lub utracił z nią połączenie. System nie rozróżnia tych dwóch zdarzeń. Miałem już takie przypadki, gdy właśnie dostałem ostrzeżenie, że na przykład jeśli jeszcze raz będę AFKował, to po prostu nie dostanę bonusu do EXP i tak dalej. Jeśli ktoś by chciał kampić na bazie po prostu kilka bitew z rzędu, to na pewno ten system by go ukarał, więc tutaj uważam, że też nie jest aż tak źle w tym temacie. Ostatnio pojawiły się plotki o możliwości odkupienia pojazdów za złoto. Coś więcej na ten temat? W styczniu pojawi się oficjalna informacja o tym, cierpliwości. No i to jest właśnie to, coś, co mnie interesuje. Szczegół, jakaś konkretna informacja. Ostatnio właśnie mówiło się o tym, że może będzie dało się sprzedać czołgi premium i otrzymać złoto. Potem pojawiła się druga teoria, że będzie można to opłacić, aby dostać inny pojazd. A teraz jeszcze opcja odkupienia pojazdu za złoto, również ciekawa sprawa. Na pewno lepsze to niż na przykład jeśli mówimy o odkupieniu pojazdu, płacąc no, część złota, prawda? Nie całą kwotę za pojazd, bo to byłoby bez sensu. No fajnie, że coś się w tym temacie będzie działo. Kolejne pytanie. Jakieś szczegóły odnośnie misji personalnych? Jakieś zmiany, plany? Naszym zdaniem obecne misje są ogólnie odpowiednio zbalansowane. Jeżeli masz z czymś problem, chętnie wysłuchamy. No tutaj akurat pojawiło się wcześniej właśnie pytanie o te lighty, to będzie się zmieniało. Ktoś z firmy powiedział, że prawie wszystkie pojazdy są już w HD. Oczywiście to nieprawda. Co z tierami 8-10? W przyszłym roku chcemy zamknąć temat.
może nawet wyrobimy się przed latem. Czyli, tak jak już mówiło się na Wargaming Fest, Wargaming teraz będzie się skupiał na właśnie przerabianiu map do HD i pojazdów do HD. Część map już jest przerobiona, m.in. klasztor, o reszcie map jeszcze nie wiemy, ale ogólnie zamysł jest taki, aby teraz wszystko zmieniło się na lepsze graficznie, aby gra wyglądała lepiej wizualnie, aby fizyka lepiej działała, aby była przyjemniejsza dla oka. Kolejna rzecz bardzo, bardzo interesująca. Uwaga, osoby, które kochają artę, niech teraz słuchają. Dlaczego nie ustawić limitu artylerii na jedną, dwie na bitwę? 3 to bardzo dużo. Kiedy planujecie dodać taki system? Przypominam, obecnie jest ograniczenie maksymalnie 5 art na stronę. Kiedyś w ogóle tego nie było. I odpowiedź, razem z nowym systemem matchmaking. Także, jeśli tu chodzi o te 3 arty, no to żadnej niespodzianki nie ma, bo to się już dawno pojawiło, dawno ta informacja była nam znana. Pomysł ze skrzynkami z nagrodami podczas wydarzenia świątecznego jest bardzo fajny. Może dodacie takie nagrody za różne medale czy osiągnięcia. Bardzo ciekawy pomysł, jeżeli graczom spodoba się taka opcja, na pewno trafi wyżej, no czyli będzie to przedyskutowane. No według mnie jest to idealna rzecz dla Wargamingu, aby dać opcję kupienia sobie takich skrzynek i wygrania jakiegoś tam złota, misji. No coś takiego jak w CSGO, prawda? A z drugiej strony zrobić takie skrzynki, które byłyby nagrodami za jakieś tam misje, wydarzenia. Na pewno byłoby to coś rewelacyjnego i gracze na pewno by na tym skorzystali. No a część kupiłaby te skrzynki i wtedy Wargaming również by zyskał. I tutaj kolejna fajna rzecz. Czy po wypuszczeniu 7201K gracze, którzy wygrali ten czołg, otrzymają możliwość zamiany nagrody, czy po prostu będzie się ich czołg różnił kamuflażem? I odpowiedź, nie będzie możliwości wymiany pojazdu. I w tym momencie, no masakra jakaś jest. No to jest po prostu niedorzeczne, że z tego pytania, z tej wypowiedzi wynika, że VK 7201K, czołg, który był za kampanię, który zdobywało się grając tygodniami, będzie się różnił tylko kamuflażem od czołgu z drzewka, będzie miał te same parametry i co gorsze, nie będzie można wymienić pojazdu. Mówiło się o rekompensacie. Każdy słyszał, że będzie rekompensata, a teraz nie będzie możliwości wymiany pojazdu? No dla mnie to jest niedorzeczne. Tragiczna sprawa. No jak kurde można tak postąpić, to ja nie wiem. Strasznie, strasznie słaby ruch, bo no przecież to nie wbijało się tej fałki w dzień, tylko przez tygodnie się robiło fałkę, a teraz czołg ten będzie się różnił tylko kamuflażem. No naprawdę, bida z nędzą. Jak duża jest mapa klasztor w HD? Ile trzeba szykować miejsca na dysku? Na razie za wcześnie jest na jakiekolwiek oceny, kompresujemy mapę jak tylko się da. No tutaj chodzi o to, aby wiadomo, gra nie zajmowała po 50 GB, bo pobieranie tego będzie strasznie długo zajmowało, a nie każdy ma dobry internet, także też nie o to chodzi. Mam nadzieję, że gra nie zwiększy się o tam 10 GB, zaledwie o te 2-3 na początek. Wiadomo też, że raczej nie dodadzą od razu wszystkich zmian w mapach w jednym patchu, tylko pewnie będą to rozbijać, tak jak modele HD do czołgów, prawda? Czy silnik Big World zostanie w grze, czy raczej chcecie zmienić technologię na Unity na przykład? Silnik Big World pozostanie, jednak niewiele zostało u nas oryginalnego Big World. Większość to nasze autorskie poprawki i zmiany, czyli no z tego wynika, że raczej zostaniemy przy starym, dobrym silniku WOTA i nie będzie aż takiej kolosalnej zmiany silnika. No to by na pewno zmuszało Wargaming do przerobienia całego silnika, skopiowania całego systemu WOTA na drugi, a to pewnie byłoby strasznie czasochłonne i dlatego pewnie w ogóle nad tym na razie nie myślał. A szczególnie, że no przynajmniej tak to wyglądało na filmach, da się obecny silnik rozwinąć do niesamowitych możliwości. Kiedy testy nowych map do HD? Jak będą gotowe, ogłosimy ten fakt na pewno.
Czy używacie Havoka w zmianach graficznych, czy raczej macie swoje silniki graficzne w tej kwestii? Na razie eksperymentujemy z różnymi środowiskami i na bardzo małym obszarze, głównie na przedmiotach niezwiązanych z grą. No, czyli tutaj żadnych szczegółów nie ma. Pojawiło się pytanko o japońskie czołgi ciężkie, czy ich te nowe armaty z pociskami HAE nie będą zbyt potężne. No i pojawiła się odpowiedź, że nie będą. Czy trend z usuwaniem pojazdów premium z ograniczonym matchmakerem będzie kontynuowany? Tak, czyli możemy domyślać się, że niedługo i6 zniknie na przykład z sklepu. Możliwe, że również FCM, no i każdy inny pojazd, który jest losowany plus minus tier 1 wyżej, prawda? Czy wizualny model Sheridana jest już skończony? Obecnie wygląda dość mech i bardziej jako projekt w toku niż finalny model. Tak, jest to finalny projekt, nie licząc kilku detali do poprawienia, także w tym temacie nic się nie wydarzy, ale tutaj była taka jedna kwestia jeszcze fajna w drugim temacie. Pojawił się jeszcze jeden zestaw pytań i odpowiedzi, co czeka World of Tanks, część pierwsza, czyli pewnie będzie i druga. I tutaj również kilku deweloperów udziela odpowiedzi, ale chciałbym wam pokazać taką najbardziej interesującą część, czyli temat właśnie tej fałki. Aby to było chyba jasne w tym momencie, bo to nie jest tak, że ten koleś się chyba pomylił, tylko po prostu faktycznie fałka będzie się różniła tylko kamuflażem. Artyom Muraska. Chcę zwrócić uwagę tych, którzy grają CW. Nie bójcie się, zachowacie swoją fałkę jako czołg premium. Oprócz bonusów w czołgu premium dostaniecie świetny kamuflaż, który jasno pokaże wszystkim, że zdobyliście ten czołg podczas CW. Inni będą mogli w tym czasie zdobyć go po prostu grindując czołgi ciężkie. Czyli no w tym momencie pierwsza kwestia, co to znaczy czołg premium? Czy to będzie czołg, który będzie lepiej zarabiał? Bo wątpię w to. Raczej będzie to czołg premium w takim znaczeniu jak teraz, czyli będzie tylko lepiej szkolił załogę. I druga rzecz, że tą rekompensatą nie będzie jakiś tam gold, nie będzie opcja zamiany albo wybrania drugiego czołgu, co i tak nie byłoby wcale przesadzone, tylko po prostu faktycznie ten kamuflaż, czyli no naprawdę śmieszna sprawa. No najwyraźniej tylko tym będzie się różniła fałka jedna od drugiej i to dostaną gracze kamuflaż na czołg. Także no tragedia. Tutaj szukałem jeszcze czegoś interesującego, ale za wiele już fajnych rzeczy nie ma. Większość to po prostu powtórka z tego, co mówiło się podczas Wargaming Fest. Temat lightów, o tym, że będą szybkie, że będą miały dobry kamuflaż, ale będą właśnie głównie papierowe, no poza pewnymi wyjątkami. Także tak to wygląda na ten temat. Pytanie odpowiedzi. Z ciekawostek pojawiła się jeszcze tapeta KW5. Taka świąteczna, więc polecam sobie ją zamontować na pulpit. To było na tyle. Dziękuję wam za uwagę i widzimy się już niedługo. Do usłyszenia. Cześć.